Dzień dobry, moje nazwisko Michał Zichlarz, jestem dziennikarzem sportowym, pracuję od już prawie ćwierć wieku, więc kupę czasu. Pracuję w tej chwili w katowickim sporcie, jestem też autorem kilku książek. Temat dzisiejszego wykładu, myślę, że nie tylko dla dziennikarza sportowego, bardzo wdzięczny, bardzo ciekawy, EZI. Co się za tym przydomkiem kryje, EZI? Ernest Wilimowski, no, niesamowita postać. Ciekawy jestem, gdybym tak stanął twarzą w twarz w tej chwili przed wami i zapytał was o najlepszego polskiego piłkarza w historii. Ciekaw jestem, kogo byście wymienili. Pewnie pierwsze nazwisko, które gdzieś tam przyszłoby wam do głowy, to wiadomo, no, obecny kapitan reprezentacji Polski, wspaniały w tej chwili napastnik Barcelony, Robert Lewandowski. 78 goli w tej chwili w narodowych barwach, w 142 występach. Ale ja bym zapytał, dobra, w porządku, ale to powiedzcie mi, to ile Lewandowski strzelił goli w finałach Mistrzostw Świata, albo co osiągnął z reprezentacją Polski? Jasne, wprowadził nasz zespół narodowy do niejednej dużej imprezy, bo i Mistrzostwa Europy, i Mistrzostwa Świata, ale na tych Mistrzostwach Świata, no szczerze powiedziawszy, byłem jako dziennikarz i na Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018 roku, byłem też na niedawnych Mistrzostwach Świata w Katarze. I owszem, tam polska reprezentacja awansowała do drugiej rundy, no ale jak graliśmy, to większość z was widziała i Lewandowski owszem strzelił dwie bramki, ale no, ta jego gra, forma nie była taka jakby wszyscy chcieli. No więc jeśli nie Lewandowski, to kto jest najlepszym polskim piłkarzem? Może Zbigniew Boniek? Gwiazda Mistrzostw Świata w 1982 roku. Ja jeszcze mam to szczęście, że jako kilkunastolatek miałem okazję widzieć jego hat-tricka, czyli trzy zdobyte bramki w meczu Polska-Belgia, wygranym przez biało-czerwonych 3-0, który gdzieś otworzył nam drogę do półfinału Mistrzostw Świata w Hiszpanii i do trzeciego miejsca. Świetny piłkarz, legenda nie tylko polskiej, ale gdzieś tam i światowej piłki, który błyszczał potem w barwach między innymi Juventusu. Ale hola hola, ja bym powiedział tak, Zbigniew Boniek, jasne, zdobył medal na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, ale taki Grzegorz Lato zdobył dwa medale na Mistrzostwach Świata, bo przecież do trzeciego miejsca w 1982 roku dołożył jeszcze Chciałem powiedzieć brązowy medal, ale to był wtedy srebrny medal. Za trzecie miejsce w 1974 roku piłkarska reprezentacja Polski otrzymała srebrny medal. Był też trzeci wtedy, był królem strzelców z 7 bramkami. W ogóle Grzegorz Lato w finałach Mistrzostw Świata ma 10 bramek, strzelał na 3 mundialach gole, co naprawdę niewielu futbolistów w historii światowej piłki osiągnęło. Wyczyn nie lada, wyczyn niesamowity, ale chciałem wam powiedzieć, że jest jeszcze jeden polski piłkarz, który w jednym meczu na Mistrzostwa Świata potrafił strzelić 4 bramki. I to jest właśnie bohater naszego dzisiejszego wykładu, Ernest Wilimowski, który w słynnym meczu, który przeszedł do annałów, do historii nie tylko polskiej piłki, nie tylko polskiego sportu, ale w ogóle futbolu światowego, jest takim no, ewenementem, bo po raz pierwszy w trzecich Mistrzostwach Świata udało mu się w jednym meczu Brazylia-Polska strzelić 4 bramki. My ten mecz przegraliśmy 5-6, ale on jest gdzieś do dzisiaj pamiętany i ta postać Ernesta Wilimowskiego gdzieś tam no, do dzisiaj w tym światowym obiegu funkcjonuje. I sam gdzieś tam, no, będąc nawet ostatnio na tych Mistrzostwach Świata w Katarze, to gdzieś przy okazji Polski, eksperci, historycy czy ludzie, którzy interesują się piłką nożną, pamiętają takie nazwisko, a przecież było to naprawdę szmat czasu temu. Ernest EZI Wilimowski, kim był, gdzie się urodził, co osiągnął, jaką ma pozycję. Myślę, że
na taki wykład o nim, to można by mówić godzinami. Niesamowita postać, barwna postać, też po części tragiczna postać. Myślę, że gdzieś tam w tym wykładzie to wszystko wyjdzie. On urodził się w czerwcu 1916 roku w Katowicach. Nie jest do końca wiadome, kto był jego ojcem. Urodził się jako Ernst Otto Pradela. Jest jedna z teorii mówi, że jego ojciec najprawdopodobniej zginął na froncie wschodnim w trakcie I wojny światowej. Mama wychowywała go sama, Paulinę. Jej rodzina pochodziła z Załęża. Rodzina raczej o orientacji niemieckiej. I Ernst, czy później Ernest, szybko też zaczął grać w piłkę. I trafił do klubu o takiej niemieckiej orientacji na Górnym Śląsku w Katowicach. Erste Fußball Club Katowic, stary klub założony w 1905 roku. Można powiedzieć, że to jest jeden z najstarszych klubów założonych na w tej chwili polskich ziemiach. Skupiał głównie tutaj już po I wojnie światowej mniejszość niemiecką. I tak, no, Ernest trafił właśnie tam, bardzo dobrze mu szło. Bardzo usportowiony, też powiedzmy, że ten okres międzywojnia to był taki okres, że gdzieś ci chłopcy czy później sportowcy, i dotyczyło to nie tylko bohatera dzisiejszego wykładu Ernesta Wilmowskiego, ale też wielu innych wybitnych sportowców, jak choćby Wacława Kuchara. Oni uprawiali nie tylko piłkę nożną, ale i lekkoatletykę. Wilimowski grał w ping-ponga, grał w hokeja, bardzo, bardzo uzdolniony. Powiedzmy coś o tym klubie 1 FC Katowice. Oni musieli potem zmienić nazwę na bardziej spolszczyć nazwę, nie jako Erste Fußball Club, tylko pierwszy katowicki klub. Dobrze sobie radzili, też trzeba powiedzieć, że były fundusze, bo gdzieś ten sport przez duże S, czy ta piłka przez duże P potrzebuje pieniędzy, żeby osiągać jakieś sukcesy, żeby jakoś funkcjonować. I oni dobrze sobie radzili, mieli wsparcie finansowe tutaj miejscowej niemieckiej finansjery i też byli wśród klubów, które założyły Ligę Polską. Te rozgrywki Ligi Polskiej, same Mistrzostwa Polski w piłkę nożną ruszyły wcześniej, już w 1920 roku, ale w takiej formie, jak znamy je obecnie, gdzie jest kilkanaście zespołów i gra każdy z każdym, to one ruszyły w 1927 roku i katowiczanie byli właśnie wśród założycieli. I byli klubem, który był naprawdę bardzo blisko tego, żeby zdobyć historyczne pierwsze Mistrzostwo Polski. Że tak się nie stało, to można powiedzieć po części też działania gdzieś może zakulisowe, bo tego do końca nie wiemy, ówczesnych władz, które no nie bardzo chciały, żeby klub o orientacji niemieckiej został pierwszym mistrzem Polski i zrobiono wiele, żeby została właśnie Wisła Kraków. W takim klubie grał Ernest Wilimowski i była taka nawet teoria, że w 1929 roku, kiedy katowiczanom szło trochę gorzej w rozgrywkach ligowych, kiedy mieli kłopoty kadrowe, to w jednym z meczów zagrał zawodnik o nazwisku Pradelok. I znany katowicki historyk, nieżyjący już niestety, Andrzej Gowarzewski, napisał, że w jednym z meczów ligowych z klubem z Łodzi miał zagrać mający niespełna 13 lat Ernest Wilimowski, który wtedy nosił jeszcze nazwisko po matce Pradela. Aczkolwiek w tych dokumentach meczowych było nazwisko Pradeloka. Gdzieś tam ten temat był dyskutowany, czy to była prawda, czy nie. Parę lat temu inni historycy wysunęli tezę, że prawdopodobnie chodziło o inną osobę, bo rzeczywiście jak w książce
Tomasa Urbana, Czarny Orzeł, Biały Orzeł. Widzi się zdjęcia z tamtego czasu, z młodzieżowego zespołu Ernesta, to on był no, mikrusem, on nie był wysoki. Owszem, jako dorosły mężczyzna miał 1,74 m wzrostu, to wtedy nie był jakiś mały wzrost, ale jako kilkunastolatek no, był mikrusem, gdzieś tam o głowę mniejszy od rówieśników, więc kwestia dyskusyjna, ale prawdopodobnie w tym meczu nie zagrał. Ale był na tyle dobry, przejawiał taki talent, że szybko trafił z katowickiego klubu, z 1 FC Katowice do Ruchu Chorzów. Ruch Chorzów, klub o takiej no silnej orientacji śląskiej, do dzisiaj przecież tak jest, Niebiescy to 14-krotny mistrz Polski, jeden z największych polskich klubów. Na początku Ruch też był wśród założycieli Ligi Polskiej, klub środka tabeli, ale potem gdzieś, kiedy trafił pod kuratele Huty Batory, to wszystko się zmieniło. Znalazły się finanse, też wojewoda śląski Michał Grażyński dbał o to, żeby ten klub rozwijał się bardzo solidnie. No i Ernest Wilimowski trafił właśnie tam. Trafił tam w momencie, kiedy Ruch Chorzów świętował swoje pierwsze Mistrzostwo Polski w 1933 roku. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest 1933 rok, Ernest Wilimowski ma 17 lat, młody chłopak. Debiutuje w Ekstraklasie, czy wtedy w pierwszej lidze polskiej 8 kwietnia 1934 roku meczem z Krakowią. 29 kwietnia 1934 roku w meczu z Wisłą Kraków trafia pierwszy raz w Ekstraklasie. W międzyczasie to jest 1934 rok, Polska ma grać mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Czechosłowacją. Mieliśmy szansę pojechać na drugie Mistrzostwa Świata do Włoch. Ernest Wilimowski był powołany na to spotkanie, mimo że rozegrał jeden czy dwa mecze w polskiej lidze, a już dostał powołanie do reprezentacji Polski, więc już samo to świadczy, jaki to był talent, jaką on miał sławę, jaką on miał opinię jako kilkunastolatek. To był naprawdę, to był i to jest po prostu ewenement, żeby chłopak w tak młodym wieku robił tak błyskawiczną karierę. Do meczu z Czechosłowacją niestety nie doszło. Polski MSZ zdecydował, że konflikt o Zaolzie, polityka zdecydowała o tym, że nie pojechaliśmy na rewanżowy mecz do Pragi. Pierwszy mecz tutaj w Warszawie przegraliśmy parę miesięcy wcześniej 2-1. Kto wie, czy z Wilimowskim w składzie nie pojechalibyśmy na Mistrzostwa Świata o parę lat wcześniej niż dopiero w 1938 roku. No ale dobra, jesteśmy w 1934 roku. Ernest Wilimowski, wtedy już nosi nazwisko Wilimowski. Jego mama, pani Paulinę, wyszła za mąż. Ojczym go usynowił. Ernest przyjął nazwisko Wilimowski. No i tak już funkcjonowało w oficjalnych dokumentach. Debiutuje w reprezentacji w maju 1934 roku meczem z Danią. Szybko strzela pierwszą bramkę w reprezentacji w meczu ze Szwecją. No i potem już poszło. 1934 rok to kolejna wspaniała seria Ruchu Chorzów, który gdzieś tam na ligowych boiskach gromi swoich rywali. A najlepszym piłkarzem niebieskich jest kto? 18-letni już wtedy Ernest Wilimowski. Wyobraźcie sobie, że w plebiscycie przeglądu sportowego zostaje sklasyfikowany na czwartym miejscu wśród najlepszych sportowców tego kraju. Choćby za taką sławą jak Janusz Kusociński. Więc no, już samo to pokazuje, że to po prostu no, mamy do czynienia z ewenementem, z kimś o niewyobrażalnej dzisiaj skali. Ja wydrukowałem sobie tutaj parę takich właśnie cytatów odnośnie gry
Ernesta Wilimowskiego, choćby słowa Kazimierza Górskiego, uznawanego za najlepszego trenera w dziejach Polski, stał za złotym medalem w 1972 roku. Pan Kazimierz Górski stał jako trener za trzecim miejscem polskiej reprezentacji w 1974 roku. On pochodził ze Lwowa, ale przyjeżdżał specjalnie na Górny Śląsk, żeby podpatrzeć w akcji, jak gra Ernest Wilimowski i co o nim mówił. Był niesamowity. Potrafił przedryblować kilku rywali, położyć na murawie bramkarza i jeszcze przed linią bramkową poczekać, aż wszyscy się pozbierają, po czym strzelał do siatki. Miał przy tym szelmowski uśmiech na twarzy. Właśnie, to było coś, co wykończało właśnie gdzieś zawodników rywala i bramkarzy, że gdzieś tam Ezi z uśmiechem na twarzy ogrywał ich, robił ich jak chciał, no i zdobywał bramkę za bramką. Przywołałem tutaj książkę, dobrą książkę naprawdę, Tomasa Urbana, niemieckiego dziennikarza, pisarza, Czarny Orzeł, Biały Orzeł, który gdzieś przytaczał relacje z meczu Polski z Niemcami. Myśmy ten mecz w Warszawie we wrześniu 1934 roku przegrali dosyć wysoko, 2-5. I Urban przytaczał właśnie w swojej książce relacje znanego niemieckiego magazynu, renomowanego Kicker, który gdzieś do dzisiaj cieszy się świetną renomą. I Kicker pisał o grze Wilimowskiego tak. Ten kilkunastoletni górnoślązak w polskim ataku znowu rzucał się w oczy dzięki inteligentnym zagraniom. Ten chłopak już jest klasowym graczem. Pewny siebie, szybki, z odpowiednim rozpoznaniem pola gry i godnym zazdrości talentem dobrego piłkarza. Wspaniale i sprytnie dyrbluje. Jest głową polskiego ataku. Głowa polskiego ataku. Chłopak 18-letni, który trafia, to też nie jest łatwo, on trafił do zespołu Mistrza Polski, trafił do zespołu. W każdym zespole była, jest i będzie hierarchia. Młodzi mają nosić torby ze sprzętem, buty starszym kolegom i uczyć się, a nie gdzieś tam, nie wiem, być na piedestale. Ale Ezi od początku był na piedestale. I razem z Gerardem Wodarzem i z Teodorem Peterkiem, można powiedzieć, że chyba bez dwóch zdań, tu nie ma dyskusji, stworzyli taki najlepszy atak w historii polskiej klubowej piłki, bo właśnie ruch pod gdzieś tam, mając tych zawodników, tych chłopaków w składzie, zdobywał kolejne mistrzostwa Polski. 1933, 1934, 1935, 1936, 1938. W 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, też byli na pierwszym miejscu, ale wtedy rozgrywek nie dokończono. Ezi, król strzelców w 1934 roku z 34 bramkami. Potem jeszcze dwa razy jest królem strzelców. Niesamowita historia, a ten świetny atak, Wodarz, Peterek, Wilimowski, na ten właśnie atak mówiło się, że to są trzej śląscy królowie i oni rozstrzygali właśnie nie jeden pojedynek, nie tylko w klubie, ale i w reprezentacji. W reprezentacji Polski Ezi rozegrał 22 mecze, strzelił 21 bramek. W reprezentacji Niemiec w trakcie II wojny światowej Ezi rozegrał, Wilimowski, tam to akurat pisało się, Niemcy pisali, piszą to nazwisko przez 2L, rozegrał 8 spotkań, strzelił 13 bramek. W polskiej ekstraklasie, mając niespełna 90 meczów, strzelił 117 bramek. Średnia gola na mecz w polskiej ekstraklasie 1,24. Wśród tych piłkarzy, którzy są w klubie 100 naszej ekstraklasy, żaden nie ma takiej średniej i myślę, że żaden takiej średniej nie będzie miał. Także fenomen. Powiedzieliśmy coś o klubie, powiedzieliśmy coś o reprezentacji. Jeszcze parę takich ciekawostek z życia Eziego chciałem omówić. Jemu często przypisywano łatkę kogoś takiego, kto zagląda do kieliszka. I rzeczywiście, gdzieś tam były opisy, że może nie zachowywał się tak, jak powinien się zachowywać sportowiec, jak powinien się zachowywać profesjonalny piłkarz, aczkolwiek słuchajcie, ja jako dziennikarz pracuję prawie ćwierć wieku, więc
też znam dosyć dobrze to środowisko i no, cóż tu powiedzieć, no. Piłkarze często lubią się zabawić i myślę, że podobnie jest i teraz, i podobnie było 100 lat temu, i podobnie było w czasach Eziego. 1936 rok. Ważna data. Ważna data, bo to jest data Igrzysk Olimpijskich w Berlinie i to mógł być czas, kiedy reprezentacja Polski mogła nie czekać do czasów Kazimierza Górskiego, a mogła już wtedy zdobyć medal na dużej międzynarodowej imprezie. A że tak się nie stało, no to być może duża zasługa w tym polskich władz piłkarskich. No i takich ludzi jak ja, takich no, pismaków, którzy gdzieś w jakiś tam sposób przyczynili się do tego, że Ezi na tą olimpiadę nie pojechał. A w czym rzecz? Tuż przed olimpiadą Ruch Chorzów gra ważny mecz z Wisłą Kraków, wygrywa ten mecz 1-0, a na drugi dzień chorzowianie jadą do Krakowa zagrać towarzyski mecz z Krakowią, która nawet nie była wtedy w najwyższej klasie rozgrywkowej, tylko grała w A-klasie na zapleczu. Ruch ten mecz przegrał. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo Krakowia to Krakowia, przecież no, zawsze liczący się klub, ale rozmiary tej porażki szokowały 0-9, więc odbiło się to szerokim echem w mediach, szerokim echem w całej Polsce. Piłkarze Ruchu wracają do Katowic. Na dworcu w Katowicach Ernest Wilimowski wychodzi z kolegą zespołu, no i kierują się w stronę ulicy Wojewódzkiej do restauracji Silesia. No i tam mieli posiedzieć dłużej. Na swoje nieszczęście spotkał ich tam śląski dziennikarz Stanisław Skrzypczak, który też rozmawiał z nimi, widział, co się działo. Widział, że tam jeden kieliszeczek, drugi kieliszeczek, inny kieliszeczek. No i opisał potem wszystko, wysłał list do przeglądu sportowego. Przegląd sportowy zrobił z tego wielką aferę. No i Ezi został zawieszony. Ale jak właśnie jeszcze raz powołam się też na Andrzeja Gowarzewskiego, który właśnie też między innymi w świetnej książce dotyczącej Ruchu Chorzów opisuje całą tą sytuację i pan Andrzej, nawet jak jeździłem do niego, jak nieraz z nim rozmawiałem, on mówił, że sprawa miała też trochę drugie dno, bo ta piłkarska centrala trochę chciała tym śląskim Hanysom utrzeć nosa i no, Ruch wygrywał, robił co chciał, grał sobie mecze towarzyskie, nie od tak, żeby zagrać mecz towarzyski, ale oni zarabiali na tym konkretne pieniądze, grając z klubami polskimi, jak z Krakowią, jeżdżąc do Niemiec. Przecież Ruch to jest jedyny polski klub, który wygrał w Monachium z Bayernem 1-0 i to jeszcze na ich terenie. No, to były konkretne pieniądze. Chorzowianie zarabiali na tym, jeszcze mało tego, byli sprytni. Często dzielili zespół na trzy części, że z jednym zespołem jechał Peterek, z drugim zespołem zjechał Wodarz, a z trzecim zespołem jechał Wilimowski, więc tak sobie to kombinowali. Tych meczów rozgrywali dużo, stąd czasami takie szokujące wyniki, ale to ten mecz z Krakowem przegrany 0-9 to był taki jednorazowy wyskok. Piłkarskiej centrali się to nie podobało, kontrola ksiąg skarbowych Ruchu Chorzów, no i kary. Przyczepili się do tego biednego Eziego. Wodarz z Peterkiem napisali potem pismo, że jakby no, że proszą o darowanie ich kar. Oni pojechali na igrzyska, a Ezi się zawziął i powiedział, że niczego nie będzie podpisywał. I niestety na tą olimpiadę w Berlinie w sierpniu 1936 roku nie pojechał. Tam błyszczał wtedy Gerard Wodarz, który strzelił 5 bramek, ale niestety wystarczyło nam to tylko do zajęcia 4. miejsca. A kto wie, no, z będącym w kapitalnej formie Ernestem Wilimowskim, no, jestem przekonany, że nie tylko byśmy zdobyli medal, ale być może pokonalibyśmy reprezentację Włoch, która zdobyła wtedy złoty medal i która była mistrzem świata i która była prowadzona przez Vittorio Pozzo, jedynego szkoleniowca w historii światowej piłki, który dwa razy sięgał z prowadzoną przez siebie reprezentacją po Mistrzostwo Świata, bo właśnie to mistrzostwo zdobyli też w 1938 roku, więc szkoda,
szkoda i jeszcze raz szkoda, że tak się wszystko potoczyło. A jeszcze większy skandal jest taki, że olimpiada się skończyła i co? Ezi został odwieszony, we wrześniu już grał. Mało tego, w tym sezonie, w 1936 roku znowu sięgnął po tytuł, po koronę najlepszego, najskuteczniejszego zawodnika ligi, notabene z Teodorem Peterkiem, czyli swoim kolegą z ataku. Obaj strzelili wtedy po 18 goli. Polskie władze, te państwowe, też się wkurzyły i na początku 1937 roku cały zarząd PZPN-u też między innymi za to, co się stało przed olimpiadą, też stracił swoje stanowiska. 1937 rok. Ezi wyjeżdża z reprezentacją Ligi Polskiej do Francji. Grałem tam w listopadzie z drużyną, to taki nieoficjalny mecz z reprezentacją Ligi Północnej Francji, wygrywałem 2-1, a potem grałem z mistrzem Włoch Bolonią. Tak jak tutaj powiedziałem, Włosi to wtedy, oni rządzą na europejskich, na światowych boiskach, mistrz świata, i z tym mistrzem Włoch nasza powiedzmy ta nieoficjalna ligowa kadra wygrywa 5-1. No i oczywiście kto błyszczy Ezi. No i wtedy była taka, wybuchła kolejna gdzieś tam afera z jego udziałem, że niby on i Wilhelm Góra, też Ślązak, który grał w Krakowi, negocjowali i mało tego, mieli podpisać zawodowy kontrakt z Racingiem Paris, mistrzem Francji z 1936 roku, bardzo silnym klubem. I Wilimowski i Góra zaprzeczali, że mieli podpisać jakikolwiek kontrakt, ale coś musiało być rzeczywiście... Coś musiało być rzeczywiście na rzeczy. No ale na szczęście Wilimowski został w ruchu Chorzów, grał dalej w reprezentacji Polski i właśnie pod koniec 1937 roku w eliminacyjnym meczu Mistrzostw Świata, trzecich Mistrzostw Świata, który w 1938 roku odbywał się we Francji, graliśmy z Jugosławią, wygrywamy w Warszawie 4-0. Ezi strzela czwartą bramkę. Też to taka ciekawostka w tym meczu, że z tych czterech bramek wszystkie strzelili Chorzowianie, bo dwie strzelił Leonard Piątek z AKS-u Chorzów, a jedną Jerzy Wosto. Także gdzieś tutaj ci śląscy piłkarze wiedli prym wtedy w reprezentacji Polski. Jedziemy na te Mistrzostwa Świata w czerwcu 1938 roku. Na swoje nieszczęście losujemy silną reprezentację Brazylii. Gramy z nimi w niedzielę 5 czerwca w Strasburgu. Mecz, który przeszedł też do historii polskiej, nie tylko polskiej, ale i światowej piłki, bo jak się rzekło na początku, Ezi Wilimowski w tym meczu strzelił 4 bramki. I to był pierwszy taki wyczyn w historii piłkarskich Mistrzostw Świata, kiedy jednemu zawodnikowi w jednym spotkaniu udało się aż 4 razy trafić do siatki. Ten wynik dopiero w 1994 roku pobił rosyjski piłkarz Oleg Salenko, który w meczu Rosja-Kamerun strzelił aż 5 goli, ale przetrwał lata, przetrwał naprawdę szmat czasu. Przegraliśmy ten mecz wtedy po dogrywce 5-6, ale ta legenda została. 3 bramki w tym meczu strzelił Leonidas, ówczesny jeden z najlepszych napastników na świecie. Wtedy Leonidas był królem strzelców Mistrzostw Świata we Francji. I akurat w tym meczu z nami był taki moment, że tam padało, te buty mu namokły, Leonidas rzucił piłki poza boisko i grał boso, więc ta gdzieś tam legenda o tym bosonogim Leonidasie przeszła do historii. A Leonidas właśnie po meczu mówił coś takiego: jeśli ktoś mi powie, że Polacy nie potrafią grać w piłkę, to napluję mu w twarz, więc my potrafiliśmy grać wtedy w piłkę i kto wie, jakby się to wszystko potoczyło, gdyby nie wybuch wojny. Być może na kolejnych Mistrzostwach Świata to my z Wilimowskim w składzie święcilibyśmy triumfy. Szybko przechodzimy do 1939 roku i do kolejnych strzeleckich wyczynów Eziego Wilimowskiego. Tutaj trzeba powiedzieć o jednym ligowym meczu, który odbył się 21 maja 1939 roku w Chorzowie. Ruch Mistrz Polski podejmował u siebie turystów z Łodzi i to rzeczywiście okazali się turyści, którzy przegrali w Chorzowie 12-1. A wyobraźcie sobie, że Wilimowski w tym meczu strzelił 10 bramek. To
wyczyn po prostu niesamowity. Ostatni mecz reprezentacja Polski w międzywojniu rozegrała w niedzielę na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie 27 sierpnia 1939 roku. Na trybunach już wtedy pełno żołnierzy, już gdzieś mobilizacja, już ta wojna niestety była za naszymi drzwiami. Naszym rywalem była wtedy reprezentacja Węgier, jedna z najlepszych wtedy reprezentacji na świecie, wicemistrz świata z 1938 roku, gdzie przegrali tylko z Włochami. Praktycznie w tym samym składzie przyjechali do nas, gdzie niewiele rok wcześniej we Francji zdobyli wicemistrzostwo świata. I co? Przegrali u nas 4-2. Błyszczał oczywiście Wilimowski, który zdobył wtedy 3 bramki. No ale niestety wybucha wojna, jest 1 września 1939 roku. No i wielu tych naszych piłkarzy, wielu przede wszystkim tych śląskich piłkarzy znalazło się w takiej trudnej, dwuznacznej sytuacji, bo co robić, prawda? Niemcy gdzieś wkraczają tutaj, zajmują szybko Górny Śląsk, wkraczają do Katowic. Oczywiście o piłce nie ma, w tym wydaniu, jaka miała miejsce w międzywojniu, nie ma mowy. W miejsce ruchu Chorzów powstaje klub Bismarck Hutte, w miejsce AKS-u Chorzów powstaje Germania Königshütte, niemieckie kluby, w miejsce na przodu Lipiny TuS Lipinę. No i ci zawodnicy, ci Ślązacy, bo tak o nich trzeba powiedzieć, siłą rzeczy oni jakby nie mają wyboru, muszą grać w tych klubach. Słuchajcie, o tym się dużo nie mówi. Zawsze gdzieś tam ta propaganda komunistyczna wtłaczała nam do głowy to, że to byli zdrajcy, prawda, bo oni grali w niemieckich klubach. Ale oni nie mieli wyboru. O tym się w ogóle nie mówi. Ja na przykład, kiedy pisałem książkę Stefan Żywotko ze Lwowa po Mistrzostwo Afryki o trenerze z Kresów, o Stefanie Żywotko, który grał we Lwowie razem z Kazimierzem Górskim, on mi opowiadał tak: panie Michale, jak Rosjanie wkroczyli do nas, do Lwowa we wrześniu 1939 roku, to u nas była taka sama sytuacja. Jak wkroczyli z tą swoją czerwoną reorganizacją, to myśli pan, że my mieliśmy wybór i my mogliśmy sobie wybierać, gdzie grać. I na przykład nie mówi się o tym, że nasz olimpijczyk z Berlina, świetny lekkoatleta Kucharski, on biegał na przykład w barwach Spartaka Lwów. Wacław Kuchar, legenda polskiego sportu, Michał Matias, przedwojenny reprezentant, oni grali na przykład w Dynamie Lwów, więc czy oni byli zdrajcami? Nie, po prostu takie były realia. Musieli grać w klubach, żeby się jakoś utrzymać. Z Ezim Wilimowskim była o tyle trudna sytuacja, że to był piłkarski geniusz. Dzisiaj może nawet na modłę trochę Lionela Messiego, strzelającego tyle goli, prezentującego taki styl, dryblującego, mijającego 5-6 rywali. Na swoje nieszczęście, czy na swoje szczęście, znał go świetnie Sepp Hepgerger, trener niemieckiej reprezentacji. On był na meczu Brazylia-Polska w 1938 roku i Ezi też szybko został powołany do reprezentacji Niemiec. Jak mówiłem wcześniej, 8 meczy w reprezentacji Niemiec, w której zadebiutował 1 czerwca 1941 roku meczem z Rumunią, w którym zdobył 2 bramki. W październiku 1942 roku w meczu ze Szwajcarami, którzy Niemcy wygrali 5-3, strzelił 4 bramki, więc też strzelał też na potęgę, ale wiadomo, było to źle widziane, było to fatalnie odebrane, kiedy gdzieś u nas w kraju ginęły setki, tysiące, miliony osób. On grał w reprezentacji Niemiec, ale siłą rzeczy też nie miał trochę wyboru. Też była taka sytuacja, on bardzo był związany z matką, z panią Paulinę. Ona wylądowała w filii obozu Auschwitz w Mysłowicach za to, że związała się z obywatelem żydowskiego pochodzenia. Też nie wiadomo było, jak się to wszystko skończy, ale gdzieś tam dzięki temu, że Ezi grał,
dzięki temu, że Ezy miał kontakty, to udało się ją z tego właśnie, z tego obozu w Mysłowicach wyciągnąć i pani Paulinę przeżyła też. Powiedzmy tak, że rodzina Limowskiego, rodzina jego matki, no to była rodzina raczej o niemieckiej orientacji, więc no Ezy nie miał jakichś takich wielkich oporów, żeby grać w tej reprezentacji Niemiec. On nieraz sądował taką możliwość przyjazdu do Polski, ale to niestety było niemożliwe. W 1974 roku, kiedy odbywały się piłkarskie mistrzostwa świata na zachodnio-niemieckich boiskach, on podjechał do bazy polskiej reprezentacji w Murchard, spotkał się nawet z Kazimierzem Górskim. I Kazimierz Górski mi powiedział, że to jeśli pan czuje się niewinny, dlaczego pan nie przyjedzie do kraju? Nie wyspowiada się, jakby no, nie powie pan o wszystkim, ale Ezy powiedział, nie, ja się boję jechać i oczywiście nie pojechał. Słuchajcie, przed tym wykładem rozmawiałem z Teodorem Wawocznym, to jest też taka, no, powiedzmy, legenda śląskiej piłki, wieloletni prezes Grunwaldu, Ruda Śląska, Grunwaldu Halemba, związany z tym klubem na dobre i na złe. On mi opowiadał taką historię. W 1981 roku, już u nas w czasach Solidarności, kiedy cenzura trochę zelżała, dowiedział się, że w Chorzowie mieszkają krewni Wilimowskiego. I mówi, poszedłem tam raz, poszedłem drugi raz, oni nawet nie chcieli słyszeć, oni mówili, że oni nie wiedzą, kto to jest Wilimowski, że ma ich przestać nachodzić, że w końcu wezwą policję. Ale w końcu pan Teodor opowiadał mi, że jakoś udało mu się nawiązać kontakt z tą rodziną, z tymi krewnymi Wilimowskiego i dostał adres. Dostał adres od Wilimowskiego, który od II wojny światowej mieszkał w Karlsruhe i napisał do niego. Napisał do niego i Wilimowski mu odpisał. Teodor Wawoczny do dzisiaj ma ten list napisany po śląsku, bo w ten sposób właśnie Ernest Wilimowski rozmawiał i pisał. I mówi, jaki to był szok wtedy. Pan Teodor Wawoczny mi opowiadał, jaki to był szok dla działaczy ruchu, czy dla Gerarda Wodarza, bo on poszedł wtedy do Gerarda Wodarza, oni się przyjaźnili, Wilimowski z Wodarzem się przyjaźnili. I on mówi, że ma kontakt z Ernestem Wilimowskim i oni byli przekonani, że Ernest Wilimowski nie żyje. Jaka była siła właśnie manipulacji, propagandy komunistycznej, która gdzieś tam no, starała się wygumować to nazwisko Ernesta Wilimowskiego z historii polskiej piłki, ale no wiadomo, już po zmianach wszystko się zmieniło. Ernest Wilimowski miał przyjechać na 75-lecie ruchu Chorzów w 1995 roku, ale już był wtedy przed 80, był schorowany, no niestety do tego nie doszło. Zmarł w wieku 81 lat w Karlsruhe w 1987 roku. W Niemczech niewielu zna jego nazwisko, bardziej w Polsce jest ono pamiętane, ale też przez taki pryzmat właśnie zdrady, ale zadajcie sobie pytanie, czy w jego wypadku to była zdrada i też trzeba pamiętać o kontekście, trzeba pamiętać skąd on pochodził, gdzie on grał, gdzie on mieszkał, więc szermowanie takim słowem zdrada, no, wydaje mi się, że no, warto się nad tym zastanowić i gdzieś, zanim ktoś wypowie takie słowo, to warto, żeby się dwa razy zastanowić. Słuchajcie, jeszcze na koniec, całkiem na koniec, takie oficjalne zestawienia statystyków i historyków futbolu, którzy oficjalnie liczą wszystkie bramki, wszystkie mecze piłkarzom. I w zestawieniu RSSSF, to jest Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu, biorąc tylko oficjalne mecze, Wilimowski jest na 16 miejscu na świecie, w całej historii piłki nożnej, z 683 bramkami na koncie zdobytymi w latach 1932-1957, czyli grał jeszcze grubo po 40, więc te historie o tym, że on się źle prowadził, że nadużywał alkoholu, no to też bym trochę zostawił na boku, bo jeśli by tak było, to nie grałby tak długo i nie strzeliłby aż tylu bramek.
Wilimowski w tym zestawieniu jest przed dwa miejsca przed Robertem Lewandowski i cztery miejsca przed Eusebio, królem strzelców Mistrzostw Świata w 1966 roku, jednym z najlepszych napastników w historii. Licząc wszystkie mecze, to historycy i statystycy futbolu zaliczają mu 1077 bramek i w tym zestawieniu jest na 14 miejscu. Natomiast w jednym zestawieniu RSSF, czyli statystyków i historyków futbolu, Ernest Wilimowski jest na pierwszym miejscu. Chodzi o ilość strzelonych bramek w jednym sezonie. Wyobraźcie sobie, że on grając w niemieckim klubie Chemnitz, to było w trakcie wojny, sezon 1940-41, zdobył 107 goli w 45 meczach i to jest rekord niepobity do dzisiaj. Messi tam jest, zanim sprawdzałem, ma 91 bramek, ale w prawie 90 kilku spotkaniach. Pele w jednym sezonie w Santosie w 1958 roku strzelił 78 bramek, więc to był cały Ezi, geniusz piłkarski, chłopak strzelający gola za golem, związany tutaj mocno z Górnym Śląskiem, no niesamowita postać. Dziękuję bardzo.